Witam Was serdecznie w kolejnym materiale wideo z remake'u gry Resident Evil 3. Ja jestem Sarge i po ostatnim epizodzie z Carlosem w roli głównej, kiedy to mieliśmy okazję odwiedzić po raz kolejny posterunek policji znany z drugiego Residenta, no to powracamy do Jill i mamy w tym momencie znaleźć drogę na powierzchnię. Zabrałem ze sobą tutaj trochę tego prochu strzelniczego, dlatego że zauważyłem, iż mam coraz mniej nabojów do strzelby. No i to jest chyba najwyższa pora, żeby sobie te naboje teraz wytworzyć. Tym bardziej, że tylko dwa wydajne prochy strzelnicze miałem w skrzyni, a zwykłych prochów jeszcze i tak trochę zostało. No i ogólnie też mnie jeszcze zastanawia ta kwestia pocisków minowych do granatnika, dlatego że ostatnio nas tutaj twórcy poinformowali o tym. I chciałem właśnie powiedzieć, że zastanawiam się, czy przy jakiejś okazji z tego nie skorzystać. I mamy nawet grupę. Tylko że kurczę, nie podmieniłem jeszcze tych pocisków zupełnie. Nie miałem tego w głowie. To czekajcie, zróbmy to w takim razie teraz. Mam nadzieję, że jeszcze zdążę. Tak sobie właśnie myślałem, że skoro dostaliśmy te pociski minowe i nawet była na ten temat jeszcze notatka, to tak sobie myślałem, że będzie okazja, żeby to rzeczywiście przetestować. I akurat na takie grupy zombiaków może się nadać, a patrzcie, że mamy też tutaj figurkę Charlie'ego, więc spoko. I teraz tak, ruszamy dalej w takim razie. Zobaczymy, co tu jeszcze nas spotka. Dobra, to jeszcze raz spróbuję. Mam nadzieję, że nie pożałuję tego, że teraz tak spożywam te pociski minowe, a ten jeszcze przetrwał, patrzcie. Dobra. Sprawa załatwiona. Trochę kurczę poszedłem w ogóle na kompromisy, bo w związku z tym, że zabrałem aż trzy różne pukawki, które zajmują po dwa miejsca w ekwipunku, to zdecydowałem się teraz nie zabierać noża, ale trochę zaczynam tego żałować, bo nie dobijam wtedy tych zombiaków, nie upewniam się, że faktycznie zostali pokonani. Wymknij się, stworowi. No to już będziemy mieli kłopoty. Znowu nie trzeba było długo czekać, ale moją uwagę od razu zwróciła ta wieża. No bo kto grał w trzeciego Residenta w wersję oryginalną, ten na pewno pamięta, że wieża zegarowa była jedną z takich najbardziej ikonicznych nowych lokacji właśnie z Residenta Trójki. I niestety bardzo zasmuciły mnie informacje, że w tym remake'u ta wieża zegarowa została wycięta, to znaczy, że do niej mamy nie trafiać. Szkoda, naprawdę wielka szkoda, bo oczywiście dostaliśmy w tym remake'u również nowe lokacje, ale jednocześnie szkoda, że tak istotna miejscówka jak wieża zegarowa właśnie tutaj została usunięta. Mamy broszurę na jej temat. Wieża zegarowa kościoła świętego Michała to budowla w stylu barokowym usytuowana w centrum Raccoon City. Jest powszechnie lubiana, a sami mieszkańcy uważają ją za symbol miasta. Wieża kościoła świętego Michała została dobudowana w 1908 roku dzięki pomocy kilku filantropów. Zadedykowano ją dzieciom rodzącym się w szybko rozwijającym się mieście i na jej pierwszym piętrze przez wiele lat mieściła się szkoła podstawowa. Miasto rozwijało się dalej wraz z rozkwitem przemysłu elektronicznego na początku XX wieku, a liczba uczniów St. Michael's Elementary wzrosła do ponad 600. Niestety, szkołę podstawową zamknięto w 1978 roku, ponieważ budynek zestarzał się i zaczął zdradzać oznaki zużycia. Zegar wyłączono i wprowadzono ścisłe ograniczenie wstępu na przyległy teren. Przez wiele lat ten cieszący się niegdyś uznaniem zabytek oraz plac stały opuszczone.
Jednak w latach 90. koncern Umbrella Corporation podjął z burmistrzem Michaelem Warrenem współpracę mającą na celu odnowienie i ponowne udostępnienie tego obszaru po przeprowadzeniu odpowiednich prac konserwatorskich. Wieża zegarowa doczekała się oficjalnego otwarcia w roku 1993, czyli 5 lat przed wydarzeniami z Trójki, kiedy to w Raccoon City ponownie można było usłyszeć bicie jej ciężkich dzwonów. No właśnie, nawet po przeczytaniu tej broszury, tym bardziej szkoda, że została ta wieża tutaj jednak wycięta właśnie z tego remake'u. Ale swoją drogą ta lokacja tutaj na zewnątrz wygląda bardzo ładnie i aż nazbyt spokojnie, co w połączeniu z tym Nemezisem, którego już słyszeliśmy, wcale mnie tutaj optymizmem nie napawa. Jeszcze coś mamy, całkiem sporo przedmiotów tutaj widzę do zebrania, że jest. Okej, tutaj już musimy to przestrzelić w takim razie, skoro nie mam noża. Połączmy w takim razie te rośliny. I to by było na tyle najwyraźniej. Chociaż patrzcie, mamy kolejnego Charlie'ego. No i jedynie jest taka kwestia, czy nie ma jeszcze też jakiejś kolejnej notatki tutaj. Ewentualnie. Ale wydaje się, że nie. Czyli ruszamy niby w stronę tej wieży zegarowej, co? Zobaczymy, jak tutaj to twórcy rozwiązali. O nie. Okej. Bitch can't even swim. No nie wiem, Jill, nie wiem. Carlos, respond. Yeah, what's up? We didn't make it. The train derailed. Derailed? Was anyone hurt? No, everybody's dead. Mihail, everybody. Oh, shit. Nikolai left us to die. Wait, what? What the fuck? It's back! Jill! Jill, what happened? Jill, come in! Jaka mutacja! Jak to tutaj wygląda, kurde! Uciekaj, Jill, uciekaj! Boże, obawiałem się tego, że będę musiał z tym teraz zawalczyć. No i niestety, stan niepokojący. Nie wiem, czy jeszcze czekać. Pytanie, jakie ty masz w ogóle tutaj ataki? Jest roślina. Dobra, to wezmę ją w takim razie i może samą zieloną wykorzystam. No dobra, muszę zacząć, kurde, atakować, co? Może weźmy właśnie te pociski minowe. Okej. Trochę go ogłuszyło. Dobra, problem polega na tym, że nie mam już więcej pocisków minowych, ale są za to pociski zapalające. Spadamy, spadamy. To ogłuszenie po strzale z granatnika jest całkiem użyteczne dla mnie. Jezu, w ostatniej chwili uniknąłem tego. Teraz i od razu strzelamy, co? Spadaj, spadaj. Kurde. To jest przerażające, jak on tak uderza. Co jeszcze? Co jeszcze pokażesz? Widziałem tam, kurczę, na obrzeżach. Oj, tam też zresztą, że mamy skrzyneczkę. Warto by było do niej zajrzeć. Wow, 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 co ty robisz, co ty robisz? Uciekaj, Jill.
Kurde. Co on wyprawia? Czekajcie. Gdzie go mamy? Gdzie go mamy? Tutaj. Cały czas go lepiej obserwować. Szykuje się do ataku. Dobra, są naboje do strzelby. O Jezu, mało brakowało. Dawaj, atakuj. Tak jest, i do tyłu. Spokojnie. O, w mordę. Jeszcze raz. Ale okej, to jest jakiś plan, żeby w ten sposób go starać się atakować. Muszę w takim razie jeszcze tutaj poeksplorować okolice. W tym momencie jest dobra właśnie okazja. Okej, wszystko zabrałem. Skubany, skubany, no. Tu jeszcze coś mamy. Pociski minowe. Naboje do strzelby. Czyli po lewej stronie. Okej. Będzie się tutaj rzucał. Oczywiście, że tak. Do tyłu, do tyłu. Nie mam pytań. Co jeszcze, co jeszcze? O Boże, tylko nie przeładowanie w takim momencie. Dobra. Staram się trafiać w ten łeb. Mam nadzieję, że to jest właściwe podejście. Kurde. Mało brakowało. Wow. Right, let's do this. Suck it! Carlos, you still there? Oh, come on, you're gonna crap out on me now? God damn it. Z jednej strony na miejscu Jill bym tutaj za długo nie zostawał, ale z drugiej oczywiście musimy jeszcze obejść tę lokację i zebrać to, czego jeszcze nie zebrałem. Jakoś tak mam wrażenie, że całkiem szybko sobie poradziliśmy. Na pewno szybciej niż to miało miejsce w trakcie poprzedniej walki z Nemezisem. Co trochę mnie wręcz zaskoczyło, biorąc pod uwagę jego aktualne gabaryty. Całkiem sporo tych nabojów do strzelby tutaj, kurczę, dostaliśmy w trakcie tej walki, ale w sumie nie ma się co dziwić, bo strzelba odegrała tutaj jednak istotną rolę w tej walce. I co ciekawe, cały czas mamy mapę na czerwono, czyli jeszcze tutaj jest coś do zebrania. Kolejne pociski minowe i to dopiero będzie wszystko. Tylko nie wstawaj, proszę cię. Jezu, no tego się obawiałem. Dobrze. Done me a big favor, Miss. Kurczę, a to ciekawe, że teraz miało miejsce to pokonanie Jill. Jill! Hey, answer me. God damn it. Tyrell, do you copy? What's going on? Jill's been infected. I'm taking her to the hospital. Maybe Dr. Bard can save her. All right, I'll meet you there.
Powiem wam, że w klasyku też Jill... You hang in there, super cop. I got you. W klasyku też Jill została trafiona przez Nemezisa i straciła przytomność. Wtedy właśnie Carlos jej pomógł. I wówczas w klasyku się pojawiał ten fragment grywalny z Carlosem, kiedy ten musiał uratować Jill. Tylko że to się wszystko działo w oryginalnej wersji już po epizodzie w Wieży Zegarowej, a skoro tutaj tego epizodu nie ma, to dość szybko to nastąpiło. Patrzcie, 21:20. Czyli już ten wieczór mniej więcej, kiedy się zaczyna dwójka Residenta. Find it, Jill. I'm gonna get you the vaccine. You're gonna be okay. I promise. No proszę, czyli w remake'u już drugi raz wcielamy się w Carlosa. I to drugi raz w krótkim odstępie czasu. Biedna Jill. No ale kurczę, to powiem wam, że tym bardziej szkoda mi. Jeszcze raz to powtórzę, ale szkoda mi, że wycięto ten epizod w Wieży Zegarowej, bo tutaj rzeczywiście w ogóle tego nie było i dlatego też ta walka z Nemezisem już teraz się odbyła. Ale też walka z Nemezisem po Wieży Zegarowej w klasyku wyglądała zupełnie inaczej. Więc jak zwykle, no remake tutaj dużo zmienia, dużo od siebie dodaje. Część, jak widać, rzeczy też wycina. No ale okej, to przygotujmy się w takim razie. Myślę, że ten asortyment, który mam, powinien na razie wystarczyć, prawda? Mamy szpital, poszukaj szczepionki. No to ruszamy. Bądź silna, Jill. Tyrell, where's Bard now? Gotta be the lab in the back. Stay frosty, I'm on my way. Copy. I'll go on ahead. No dobra, oczywiście tego szpitala tutaj za bardzo nie opuścimy w tym momencie, nie taki jest nasz cel tutaj. No ale rozejrzymy się, mamy spray leczniczy. Tutaj akurat, Spencer Memorial Hospital właśnie. Plakat tego miejsca. Nie mogło też zabraknąć reklam samej Umbrelli. Zbieram tutaj tej amunicji, widzę, do karabinu. Nie wiem, czy akurat tyle tego teraz potrzebuję. No ale dobra, czyli w tym pomieszczeniu to by było na tyle. Ruszamy dalej. No, też jestem ciekaw, jak ta miejscówka będzie tutaj wyglądać. Jak zwykle staram się wam też pokazać tutaj tę okolicę, najdrobniejsze jakieś szczegóły. Też mnie to samego zawsze interesuje. No, ale póki co, tu mamy towarzystwo. Spróbujmy się uporać z tymi zombiakami. Kurde, jeszcze następny wstaje. To niedobrze. Okej. Tam jeszcze w głębi tego pomieszczenia. W głębi pomieszczenia jeszcze kolejny tam leży. Załatwiony. Mam nadzieję, że na dobre. Ten kolejny już, kurczę, wstaje. Dobra. Spoko. I jeszcze ty. Ja wam dziękuję, kurczę, bardzo, no. W dodatku się jeszcze dobija jakiś do drzwi. Okej, zapraszam. Boję się, że jeszcze tutaj wstaną następni. Przestań się tak ruszać. Mam problem z trafieniem momentami. Ale dobra, daliśmy radę. Dobić ją tylko.
Okej, już miałem się wycofywać, ale chyba ostatnim ciosem jeszcze go załatwiłem, znaczy ją załatwiłem. Dobra. No oczywiście, że wstajesz też. Dobra, w takim razie musimy się wycofać. I będzie pistolet. O, ten o dziwo już chyba załatwiony, na dobre. To jeszcze ten tutaj, kurczę, wygląda bardzo podejrzanie, powiem wam. Nawet chyba nie będę podchodził. Oczywiście, że wstanie. Nie jeden zombiak to już dosłownie na pierwszy rzut oka często wygląda, jakby miał wstać. Ej, no jak ja go nie trafiłem? Przecież celowałem dobrze. Ej, serio? Trochę celniej muszę strzelać. Dobra, zapraszam. Kolejna taka sytuacja, że jak opuszczam pomieszczenie, to on sobie sam odpuszcza atakowanie mnie. Ale chyba już nie wstanie. W takim razie ruszajmy. Chociaż kurde, mimo że się upewniałem, że załatwiłem tych zombiaków, to i tak mam takie dziwne odczucia, jak tutaj sobie biegam, że nagle mnie kurde któryś złapie za nogi na przykład. Czerwone zioło. Zastanawiam się, czy jeszcze... A, bo tu jest w ogóle przejście, ale nie mamy niestety wytrycha. Zastanawiam się, czy jeszcze nie powrócić do skrzyni i nie odłożyć przedmiotów, póki jestem blisko. Mamy broszurę teraz tego szpitala. Witamy w szpitalu Spencer Memorial, serce służby zdrowia Raccoon City, nowoczesne laboratorium naukowe. Szpital Spencer Memorial to placówka zaprojektowana przez Spencer Foundation, która ma służyć wszystkim pacjentom w regionie. Poza najnowocześniejszym skrzydłem ambulatoryjnym i przestronnym skrzydłem szpitalnym, mamy też największy oddział badawczy w kraju. Prowadzimy szereg badań klinicznych, nowych leków, które zmienią oblicze medycyny w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Okej, czyli w tej recepcji to by było wszystko. Chyba, że jeszcze jakieś notatki. Ale mapka wskazuje, że pomieszczenie przeszukane, przynajmniej jeśli chodzi o te różne przedmioty. To jeszcze zajrzymy obok w takim razie. Zobaczyć, czy tutaj czegoś nie znajdziemy, a wygląda na to, że mamy co zbierać też. Przygotujmy sobie jednak karabin mimo wszystko. To teraz ciekawe, czy Carlos tutaj zdobędzie ten wytrych, czy jednak czekamy na to, aż znajdziemy szczepionkę i aż pomożemy Jill. No bo ona wytrych oczywiście posiada. A Carlos najwyraźniej jest dżentelmenem i nie zamierza jej przeszukiwać. Kurde, cały czas się zastanawiam, czy jednak nie wracać w takim razie, no. Bo jednak jeszcze jestem dość niedaleko. A nie chcę, żeby mi nagle zabrakło miejsca w ekwipunku, powiem wam szczerze. A proszę, co my tu mamy? Kolejna figurka. No i co robić? Tutaj niby nie odkryte, ale to dlatego, że mamy ten prosty zamek też. Dobra, może jeszcze kawałek się przejdziemy w takim razie. Welcome to the office of Dr. Nathaniel Bard. Please state your business clearly into the intercom. Okej. Magnetofon mamy. Zobaczmy. Odtwarzacz kaset magnetofonowych. Aby zadziałał, trzeba włożyć do niego kasetę. No to czyli szukamy jeszcze kasety w takim razie. Domyślam się, że raczej w tym samym pomieszczeniu tego nie znajdziemy. To by było zbyt proste, prawda? Zamknięte. Dr. Bard, are you in there? I'm here to rescue you. Open the door. No voice match found. Voice match? What kind of sci-fi bullshit is this?
Science fiction. No, w sumie jak się akcja dzieje w 98 roku, to musi być niezłe science fiction dla Carlosa. Czyli już chyba się domyślamy, do czego w takim razie potrzebujemy tej kasety i tego odtwarzacza, co? Żeby się wzorzec głosowy zgadzał. Okej, czyli mamy tutaj możliwość połączenia roślinek, super. Lećmy dalej. Słychać zombiaka jak się dobija, ale chyba nie tutaj, bo te drzwi stoją normalnie. Okej, widzę, że też tutaj nie jednego mamy. A ona wstanie. Czekajcie. Zacznijmy może od tych oddalonych bardziej. Najgorsze jest to, że on tam padnie w końcu. Ale też nie opłaca mi się tak bardzo, żeby do niego ruszać. Tutaj cały czas muszę patrzeć pod nogi. Czy nam się tutaj pani zombie nie czołga? Znaczy, czołgać się raczej nie będzie, bo nogi ma całe, ale może wstać. Dobra, to widzę, że tego towarzystwa tutaj będziemy musieli trochę wyeliminować. Spoko. Teraz ty. Ale pan trochę bardziej potężny, więc pewnie trzeba będzie właśnie więcej amunicji zużyć. No i co teraz z panią zrobić? Oczywiście, że ona wstanie. Tam już jeden wstał. Dobra, dobra, dobra. Spokojnie. Nie chcę tutaj popełnić głupiego błędu. I co? Też tutaj nie przyjdą za mną do tego pomieszczenia? Kurde, jeszcze. Czy ona nie jest tutaj z prawej? Nie, tam sobie poszła, okej. Chociaż tyle dobrego. Tylko, że już kolejni wstali. Dobijemy ich w takim razie pistoletem. No, bo ona też już ruszyła do akcji. No dobra, czyli patrzcie, ewidentnie nie wchodzą tutaj do tego korytarza, od razu sobie odpuszczają. Więc to jest pozytywne dla mnie tutaj, w tym wszystkim. Jeszcze się martwię o tego z prawej, że za chwilę się do mnie dobije. Dobra, jeszcze ona. Oczywiście. Może zaatakować. Z tyłu nie ma zagrożenia. Dobra, 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 lecimy. No i teraz pytanie, co z tobą, kurczę? Boję się, że w najmniej odpowiednim momencie on się w końcu tutaj dostanie. Jak to zwykle w tej grze bywa, kurczę. Ojejku, a jeszcze tutaj nie sprawdzaliśmy. Nie, spokój. Boże! Chyba sobie żartujecie, no jak ja czegoś takiego tutaj nie lubię, jak się niby upewniamy, że dany zombiak już nie wstanie, a tu nagle jednak mamy towarzystwo. Po prostu skryptowana akcja, że ona musiała wstać. Jednak bez mojej pomocy. No, jeszcze by teraz brakowało, żeby ten z prawej mnie zaatakował nagle. Dlatego się właśnie najbardziej boję, że będę zajęty walką z innym zombiakiem i nagle będzie problem. Tymczasem tutaj jakieś karty potrzebujemy najwyraźniej. No dobra, czyli już mamy dwa miejsca, gdzie jeszcze wypadałoby wrócić ten wytrych, który jest potrzebny. No a tutaj na razie chyba muszę to miejsce opuścić. W ogóle to wygląda jak rozsuwane drzwi, prawda? Więc może chodzi po prostu o to, żebym ja jakieś zasilanie tutaj włączył. No zobaczymy. Na razie chyba nie pozostaje jednak mi nic innego, jak tylko ruszać dalej. Pozwolę sobie najpierw przeładować tylko. No i lećmy.
mamy drogę na górę. To zanim zmienimy piętro, warto by było zobaczyć. Kurczę, tam na zewnątrz też jakoś można się dostać, bo już wcześniej też widzieliśmy, że coś jest na zewnątrz rzeczywiście. Ale i niestety, te drzwi również zamknięte. To chyba nie pozostaje nic innego, jak tylko udawać się teraz na górę. I zobaczymy, co będzie tam! O nie, on jest bez głowy! O kurde! To co się stało, że on spadł? I co się stało przede wszystkim, że stracił głowę? Może zacząłem się tutaj z większym przerażeniem teraz przemieszczać. Aha, następny. Swoją drogą to może najpierw, nie ma tutaj jakiegoś towarzystwa. Spróbujmy go. Tak, oczywiście, że wstanie. Też tak mi od razu wyglądał na takiego, co może rzeczywiście wstać. O Jezu, nie no, serio, teraz to mi tutaj się nie ukrywaj. Bo ja cię muszę najpierw trafić. Okej. Spoko. No, wydaje się, że już chyba nie wstanie. No raczej nie. A tu jest jeszcze jedna figurka. Teraz jakby tak w bardziej widocznych miejscach ustawione są. To nie zmienia faktu, że nadal mogą być jakieś, które przeoczyłem. No ale tutaj oczywiście w dalszym ciągu też jak najbardziej jestem otwarty na wasze komentarze. Jeśli jakąś figurkę przeoczę, to możecie napisać, ja to później nadrobię. I teraz mam zagwozdkę, w którą stronę się udać. No bo i tu mamy otwartą przestrzeń, jeśli chodzi o ten korytarz. Aha, czyli tutaj mamy bezpieczną strefę, bo muzyczka gra. Zawsze ta muzyczka jest od razu taką informacją, zresztą mamy też maszynę do pisania, ale to jest zawsze taka informacja, że możemy już na spokojnie tutaj podejść do dalszej eksploracji. Następne też otwarte pomieszczenie służbowe. To przynajmniej właśnie to sobie oznaczyć na mapie. Albo i nie będzie to konieczne, bo właśnie mapkę zdobyliśmy. No to spoko. Ale przynajmniej będę wiedział, że to pomieszczenie służbowe jest otwarte, więc to też jest istotne. To jeszcze pozwolę sobie udać się tutaj, tylko właśnie patrzę, czy mam wystarczająco dużo miejsca w ekwipunku. Okej, not this way. Jak to nie tędy, Carlos? Słyszycie to? Trochę przerażające i to właśnie stąd dobiega. Okej. Nie wiem, czy to jest dobijanie się zombiaka do drzwi, czy coś innego. Bo trochę tak brzmiało bardziej masywnie, szczerze mówiąc. A tutaj możemy przeskoczyć. Te drzwi z kolei zamknięte. Amunicja do karabinu szturmowego. I też możemy tędy przeskakiwać. No dobra. Czyli chyba mamy w takim razie już znaną drogę tam na zewnątrz. Gdzie widzieliśmy bodajże jakąś roślinkę do zebrania. I chyba też jakiś pojemnik. Na razie jednak udajmy się tutaj w takim razie. Mamy bezpieczną strefę. Więc w tym miejscu będziemy mogli się pożegnać, a przy okazji jeszcze zobaczymy, co tutaj jestem w stanie zebrać. A jest tego sporo, amunicja do pistoletu też się mi przyda, bo trochę jej zużyłem.
Więc czemu by nie? Zauważyłem, że Carlos tutaj nie zbiera w ogóle prochu strzelniczego, czyli jedynie taka amunicja gotowa, która jest znajdowana, no to może nam się przydać. Mamy dziennik pielęgniarki z 27 września. Ponad 20 pacjentów z tajemniczą chorobą. U pacjentów w izolatkach zaobserwowano rozległą martwicę kończyn, gorączkę, majaczenie oraz oznaki hiperfagii. Infekcja? Podano wszystkie środki antyseptyczne. Brak wyników badań krwi z oddziału badawczego. Poprosić ponownie. Jeden z pacjentów ugryzł dr Yanga. Zdezynfekowaliśmy ranę, ale gorączka nie spadła, żadne leki nie pomagają. W skrzydle ambulatoryjnym panuje chaos. Pacjenci z omamami stają się coraz bardziej agresywni. Wezwaliśmy strażników i wszyscy staramy się opanować sytuację. No nie wiem, czy się tą sytuację udało opanować, biorąc pod uwagę, jak teraz to miejsce wygląda. Dobra, czyli to jest kolejny taki moment, kiedy sobie poza nagraniem zrobię trochę porządku w tym ekwipunku. A na razie się z wami pożegnam. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał i będziemy w kolejnym materiale dalej ten szpital eksplorować, żeby odnaleźć szczepionkę dla Jill Valentine. Na razie to wszystko. Cześć!